Polska mówi, Andrzej Dybowski, dzień dobry, witam serdecznie. A ze mną gość, którego tak naprawdę nie muszę przedstawiać, pani Agnieszka Fitkał-Perepeczko. Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. Pani Agnieszko, wiemy, że doskonale pani gotuje. Chciałem zapytać, czy tam, będąc w Australii, są możliwości na realizowanie się w kuchni, czy nie brakuje pani, nie wiem, produktów tych polskich tam na miejscu? Nie, w ogóle pani kuchnia, pani ulubione jedzenie. Wszystko tam jest. Tam jest wszystko. I ja bardzo lubię jedzenie w Polsce. Bardzo lubię nowalijki, bardzo lubię borówkę tą niebiesko-granatową, bo nie wiem, czy to się mówi jagody, czy borówki. Ale w każdym razie w Polsce, ona, w Australii ona jest na przykład bardzo droga, a tutaj można na kilogramy ją sobie kupować albo dostawać w prezencie, dziękuję bardzo. Tutaj, jeżeli to puścicie, to już ten ktoś borówkowiec będzie wiedział, o kim ja mówię. W Polsce są rzeczy, których w Australii, no kapusta kwaszona mi przyszła do głowy, bo nie ma dobrej kapusty. Tak. U nas też ciężko, bo wszystko zakwaszone octem, a ja 10 razy próbuję i tam daję szkołę ostrą, aż wreszcie mi taką zorganizują, jaką ja lubię. Są polskie ulice, są polskie sklepy, są polskie wędliny, także jeżeli ktoś ma takie umiłowanie polskości, to wszystko może kontynuować schabowy codziennie, może sobie jeść i nie ma żadnego problemu. Natomiast co ja w Australii uwielbiam? Ryby, owoce morza, kraby, ostrygi, przegrzebki. To jest po prostu fantastyczne, bo się robi bardzo szybki obiad i bardzo taki luksusowy, a wcale nie za jakieś ogromne pieniądze. Także jedzenie mnie zawsze podniecało w znaczeniu, jak jestem głodna, to tak mi idzie gotowanie, mogę zapraszać gości. Z tego zresztą w Australii słynę, że mogę zrobić duże party na mojej werandzie albo mniejsze i lubię dla wszystkich gotować sama. Pani Agnieszko, książki. Książki i pani książki, jak już się dowiedziałem, 9, bardzo ciepłe. Ale wspomniała bo pani... zapytam. nie zapytam. Nie. Dobrze. Wspomniała pani podczas naszej rozmowy jeszcze przed kamerą o manipulacji. O tym, że... Czy może ludzie, pani... że ludzie manipulują sobą nawzajem. Tak. Ja myślę, że rodziny manipulują sobą nawzajem. Przyjaciele manipulują, tylko mnie interesuje ta granica, bo to słowo manipulacja bardzo nam się kojarzy z negatywnymi rzeczami między ludźmi. Natomiast ja uważam, że manipulacja jest takim naszym chlebem powszednim, bo co to jest, jeżeli chcemy się ładnie wydać, czy być bardzo na miejscu, a jesteśmy wcale w środku się gotuje i wcale tak nie jest różowo, jak chcemy się przedstawić. To, że chcemy się przedstawić, pokazujemy się z innej trochę strony, tej lepszej, to już manipulujemy naszym rozmówcą. Tak. Jeżeli jest, kokietujemy mężczyznę, zarzucamy prawda, włosami, czy wypłuczamy usta, czy nie wiem, oblizujemy się, to jest też, mówią, ona ma sex appeal albo nie ma. Ale to też, jeżeli ona wie, że ma ten sex appeal, to już manipuluje, bo wie, że to są narzędzia. I teraz mnie interesuje granica przekraczania tego, co normalne u człowieka w tej manipulacji międzyludzkiej, że chcemy się wydać fajni, piękni, mądrzy. Mnie interesuje ta granica tego czegoś niedobrego, co się wkrada, że ktoś robi taką sytuację i gdzieś nas wciąga w grę, która się odbija niekorzystnie na naszej psychice. Czego możemy życzyć pani Agnieszce Fitkał-Perepeczko tak na koniec? Agnieszka Perepeczko. Fitkał to jest nazwisko, które zostało nie to, że porzucone, to jest moje rodowe nazwisko z ojca i z mamy, ale Marek mówił, używaj Perepeczko, bo lepiej zarabia, mój kochany Mareczek. Tak mówił i miał rację, to nie o to chodzi.
ludzie mają pretensje, że o, używa, podpiera się mężem. Tak, dlaczego nie? Ja uważam, jak możemy się podpierać kimś, kto jest fajny, kto był i ciągle jest w ludziach, jeżeli taksówkarz ze mną jedzie i mówi tak, ogląda się i mówi tak, pani Agnieszko, ja nie jestem homoseksualistą, ale ja ciągle kocham pani męża, a jak ja go kochałam, jak ja go kochałem, jak żył. I on to mówi autentycznie, poważnie, obcy taksówkarz ze łzami w oczach, więc to jest coś takiego. I Marek był taką osobą, o którą można się podeprzeć, a mam rzeczywiście opowieści o nim. On występuje w każdej książce. Ja założyłam, bardzo polecam panu i państwu stronę pamięci Marka Perepeczko, którą założyłam ja i włączyli się też moi przyjaciele, bo opowiadali o nim, ale jest bardzo dużo jego wywiadów zebranych, jego różnych zwierzeń, wspaniałych zdjęć i to jest strona na Facebooku. Czyli strona pamięci polecam serdecznie, Markowi na pewno będzie miło, jak spojrzycie. Rozmowa z panią to jest naprawdę ogromna przyjemność. Przed nagraniem umówiliśmy się, że wypijemy kawę. A tak? Bo zapraszam. Tak. Oczywiście. Także dziękuję ślicznie. Moim i państwa gościem była pani Agnieszka Perepeczko. To jeden z ostatnich wywiadów już. Więcej nie będzie. Im się udało.